Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam Państwa. Swoje posiedzenie o godzinie 11 rozpocznie Sejm. Prace dotyczyć będą m.in. projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Zgodnie z projektem, z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać 10 maja wszyscy obywatele Polski. Projekt złożony przez Prawo i Sprawiedliwość zakłada możliwość równoległego przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i tradycyjnego. Jednak politycy Zjednoczonej Prawicy chcą, aby przeważała opcja głosowania wyłącznie korespondencyjnego. Wybory muszą odbyć się bezpiecznie i bez jakiegokolwiek zagrożenia dla Polaków. Takim sposobem jest głosowanie korespondencyjne. Takie rozwiązanie wprowadziły Niemcy, gdzie w ostatnich dniach odbyły się wybory lokalne. Jak zaznaczył wicepremier Jacek Sasin, projekt złożony przez Prawo i Sprawiedliwość ma gwarantować całkowite bezpieczeństwo Polaków. Jestem przekonany, że również w tej sprawie znajdziemy porozumienie, tym bardziej, że zaproponujemy takie rozwiązanie i taki sposób przeprowadzenia tych wyborów, które ten postulat zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Polakom, którzy w tych wyborach chcą wziąć udział, zostanie zrealizowany. Wicepremier zaznaczył równocześnie, że wybory 10 maja się odbędą, ponieważ tak wynika z konstytucji. A wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, aby ta data została zmieniona, jest poważnym deliktem konstytucyjnym. Przeniesienie wyborów wbrew konstytucyjnemu porządkowi tylko dlatego, że ktoś może w tym upatrywać swój polityczny zysk, jest deliktem konstytucyjnym. Nie można tak postępować. Inne zdanie ma jednak opozycja. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, jaka jest skala dotarcia, jaka jest możliwość rozpowszechnienia się wirusu przez koperty, listy, karty wyborcze rozsyłane po całym kraju. Jeżeli to będzie na skalę masową, to przecież to jest kompletna wirusowa bomba. Nawet jeśli dzisiaj uda zebrać się większość i projekt zostanie uchwalony, to Senat może wstrzymać pracę do 2 maja. W dniu, w którym Sejm odrzuca nasze poprawki o powszechnych testach na koronawirusa, o dodatkach dla służby zdrowia i pomocy dla przedsiębiorców, ponowne wrzucanie tematu zmian w prawie wyborczym i oczekiwanie od Senatu, że będzie maszynką do głosowania, jest po prostu lekceważące. Nawet jeśli Senat będzie przeciągał uchwalenie projektu przez 30 dni, to i tak, jak zapewnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Poczta Polska zdąży w przeciągu tygodnia przygotować się na głosowanie korespondencyjne. Decyzja o zmianie terminów egzaminu ósmoklasisty i matur pozostaje w rękach ministra zdrowia, a także głównego inspektora sanitarnego, tłumaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu maturzyści, uczniowie 8 klasy i nauczyciele dowiedzą się, czy terminy egzaminów zostaną przełożone, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Czekamy na stanowisko i rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Z tego, co mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, taka rekomendacja ma być podana w przyszłym tygodniu. Jeżeli do 15 kwietnia sytuacja w kraju się poprawi i placówki oświatowe powrócą do pracy, to egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach od 21 do 23 kwietnia, a matury od 4 maja. Jeżeli jednak będzie konieczność wydłużenia stanu epidemicznego, to egzaminy zostaną przełożone na inny termin. Jak tłumaczył dyrektor CKE, nie ma możliwości, aby maturzyści i ósmoklasiści odbyli egzaminy w formie elektronicznej. Liczba zarażonych koronawirusem przekroczyła 1 000 000 osób. Z epidemią walczy cały świat. Epidemia koronawirusa nadal zbiera śmiertelne żniwo. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano we Francji 471 zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło ostatniej doby prawie 600 osób, we Włoszech 760, a w Hiszpanii prawie 1000. Szpital wykorzystuje wszystkie swoje możliwości. Z 1500 łóżek korzysta obecnie ponad 1000 osób. Codziennie mają miejsce wypisy pacjentów, ale jednocześnie pojawiają się kolejni chorzy. W niektórych placówkach brakuje podstawowego sprzętu medycznego.
W Hiszpanii jest 10 łóżek na każde 100 tysięcy osób, w Niemczech 29 na każde 100 tysięcy osób, a we Włoszech 13 na każde 100 tysięcy. Może to być jeden z czynników wpływających na śmiertelność. Innym czynnikiem są choroby współistniejące, wiek oraz układ odpornościowy. W Wielkiej Brytanii lekarze otrzymali wytyczne, by priorytet w leczeniu miały osoby o większych szansach na przeżycie. Jednocześnie brytyjski minister zdrowia zapowiedział zwiększenie liczby przeprowadzanych testów. Nasze wysiłki na rzecz badań zapewniają, że będziemy mogli przeprowadzić badanie każdemu, kto ich potrzebuje. Cieszę się, że przemysł farmaceutyczny podejmuje to wyzwanie i przeznacza na badania bezprecedensowe zasoby. Podsumowując, wyznaczam teraz cel 100 tysięcy testów dziennie do końca tego miesiąca. Taki jest cel i jestem pewien, że go osiągniemy. W USA liczba zgonów ostatniej doby wyniosła prawie 1200 osób. Stany Zjednoczone przygotowują wojsko na najgorszy scenariusz. Chcemy mieć pewność, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć służbę zdrowia. Jak zawsze, planujemy z wyprzedzeniem. Zakładamy najgorsze scenariusze. Chcemy mieć pewność, że niezależnie od tego, czego nasz naród będzie od nas potrzebował, to jesteśmy przygotowani. Będziemy w stanie wesprzeć całe amerykańskie działanie. Portugalia przedłużyła stan wyjątkowy do 17 kwietnia. Izolacja społeczeństwa to obecnie jedyne rozwiązanie w walce z epidemią. Czy to była i nadal będzie radykalna zmiana w naszym życiu? Tak, i będzie musiała być jeszcze przez kilka tygodni, ale ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że ta zmiana może być warta dziesiątek tysięcy uratowanych istnień ludzkich. Ostatniej doby w Chinach pojawiło się zaledwie 31 nowych przypadków koronawirusa. Zdaniem ekspertów państwo środka zaniża swoje statystyki. 35. Światowe Dni Młodzieży obchodzone w diecezjach w Niedzielę Palmową odbędą się w przestrzeni wirtualnej. Transmisje mszy świętych czy spotkania formacyjne online to tylko niektóre z propozycji organizatorów. W internecie można zapoznać się z orędziem papieża Franciszka przygotowanym na ten dzień. Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był święty Jan Paweł II. Pierwsze odbyły się w 1985 roku w Rzymie, następne już na szczeblu archidiecezji i parafii. Co 2-3 lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku ze swoim biskupem w Niedzielę Palmową. W tym roku obchody ze względu na pandemię przeniosą się do przestrzeni internetowej. Światowe Dni Młodzieży będą obchodzone pod hasłem Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Biblijna scena wskrzeszenia młodzieńca z Nain jest doskonałą odpowiedzią na obecną sytuację epidemii, pokazując, że to Chrystus jest Panem ludzkiego życia i On ma władzę nad każdą śmiercią. Mówił przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży, ksiądz biskup Marek Solarczyk. Jednocześnie wyraził nadzieję, że trudności związane z przemieszczaniem się nie przeszkodzą młodym w przeżywaniu radości spotkania. Znając pomysłowość i otwartość młodych, wierzę, że będą potrafili obronić to, co jest doświadczeniem wspólnoty, a wyrazi się to w wielu różnych inicjatywach. W każdej diecezji obchody Światowych Dni Młodzieży będą wyglądały trochę inaczej, wskazał dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, ksiądz Emil Parafiniuk. Bardzo często nagrywane są filmiki, umieszczane różne treści na Instagramie. Młodzież używa hashtagów. Zaplanowane są też spotkania formacyjne w przestrzeni wirtualnej. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej organizuje ogólnopolskie spotkanie formacyjne online. Rozpocznie się o godzinie 16. Zapisywać się można przez formularz zgłoszeniowy lub zorganizować samemu grupę na wybranym przez siebie komunikatorze. A Światowe Dni Młodzieży w wymiarze ogólnoświatowym odbędą się w 2022 roku w Lizbonie. Po 15 dniach spędzonych w szpitalu zakaźnym w Szczecinie Dariusz Matecki, radny Solidarnej Polski, powraca do zdrowia. Polityk wygrał walkę z koronawirusem. Teraz opowiada o tym ciężkim czasie i apeluje, aby każdy, kto może, pozostał w domu. Ryzyko zachorowania jest bardzo duże. Dariusz Matecki, szczeciński radny Solidarnej Polski, zgłosił się do szpitala zakaźnego w połowie marca. Od kilku dni miał objawy grypy i gorączkę. Że jak tydzień leżysz z wysoką gorączką i nagle się okazuje, że masz chorobę, która może doprowadzić cię do śmierci, no to ja byłem po prostu przerażony. Pojechałem do szpitala zakaźnego w Szczecinie i tam od razu już poinformowałem, że tyle czasu
leżałem z gorączką, że znajomi, kolejni znajomi, z którymi się widziałem, potwierdzają to, że mają koronawirusa. No i w tym szpitalu zostałem już przez 15 dni. W szpitalu okazało się, że polityk ma rozległe zapalenie płuc. Mężczyzna natychmiast został otoczony profesjonalną opieką. I choć samopoczucie radnego z dnia na dzień było coraz lepsze, to jednak, jak przyznaje, był to trudny czas. Tej choroby nie udałoby się pokonać bez wsparcia najbliższych, opieki personelu medycznego, a przede wszystkim bez modlitwy. Na YouTubie, na Facebooku, również będąc w szpitalu, oglądałem czy to różaniec, czy to msze święte, czy po prostu modlitwy najróżniejsze i kazania też księży. Dariusz Matecki apeluje, by każdy, kto może, pozostał w domu. Ryzyko zachorowania jest bardzo duże. Z chorobą zmagają się nie tylko osoby starsze, ale też młodzi. Nie można sobie wmawiać, że jeśli jesteś młody, nawet jeśli się zarazisz tym koronawirusem, to i tak go łagodnie przejdziesz. Bo takie przypadki się zdarzają, ale zdarza się cała masa przypadków takich, gdzie, no na całym świecie, gdzie młodzi ludzie po prostu umierają i są bez żadnych kompletnie obciążeń. Polityk odniósł się także do rozprzestrzeniających się w sieci fake newsów. Jak mówi, w tak trudnym obecnie czasie ważne jest, abyśmy podchodzili do tego typu informacji z umiejętnością racjonalnej ich oceny. Będąc w szpitalu, nagłośniłem sprawę jednego z radnych, tym razem bezpartyjnych, dawniej to był dawny członek Platformy Obywatelskiej, Władysław Dzikowski, który udostępnił na swoim Facebooku jako radny, jako osoba publiczna informację totalnie nieprawdziwą, że pisowska dyrektywa wyszła, to cytat, o tym, że jeśli zwiększy się liczba zachorowań, żeby nie leczyć osób powyżej 55 roku życia. To jest po prostu dramatyczny idiotyzm, publikowanie czegoś takiego, bo to może zasiać panikę wśród osób starszych. Dariusz Matecki powraca do zdrowia. Obecnie jest objęty kwarantanną domową. Wraz ze wzrostem liczby zachorowań oraz ofiar śmiertelnych rośnie także liczba osób, które udało się uratować. Szczeciński radny Solidarnej Polski jest tego przykładem. I oby takich osób było jak najwięcej. Na teraz dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne informacje dnia po godzinie 12. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju dość sporo chmur pojawi się w województwach północnych, na Kujawach i od Pomorza Wschodniego po Podlasie opady deszczu i śniegu. Na południowym zachodzie kraju mogą pojawić się mżawki. Nad pozostałym obszarem również przewagę będą miały chmury, ale gdzieniegdzie będzie się przejaśniać. Temperatura wyniesie od 6 stopni w Gdańsku do 10 w Rzeszowie i Krakowie. W pozostałych regionach przeważnie 9 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie wzrastać. I ode mnie na teraz to wszystko. Teraz czas na przegląd regionów. Zapraszam.